Tu się znajduje baza PROSA, czyli mnie. Jestem Uber Pro. Zobaczcie, jak mam ją bardzo zabezpieczone na różne techniki. A tam znajduje się baza NUBKA, która też jest zabezpieczona. I jaka okaże się najlepsza? Czy PROSA, czy NUBKA? To się okaże, oglądajcie do samego końca. Ja nawet mam kamery, które się ruszają, lasery, bedrock, to jest obsidian. Obsydę mam bardzo mocny materiał, tak samo nawet te drzwi są elektryczne. A ten nubek, co tam ciekawe ma? Nubku, ja mam jedynie pajęczynę. Dawaj, idź. Zaraz zobaczymy, która baza okaże się najlepsza. Tutaj jeszcze więcej różnych itemów. Patrzcie, jakie kolczatki. Uzbroimy ją tak, żeby była niezniszczalna, bardzo strzeżona, tajna, najlepsza, czyli PROSA, mnie. A teraz, widzowie, możecie kliknąć łapeczkę w górę, bo każda jedna łapeczka to będzie jeden laser więcej. O, dawajcie łapeczki, a spowodujecie, że będę miał więcej laserów, które mnie uchronią. Klikajcie teraz łapeczkę, kto by chciał. Z góry dzięki za łapencję, ja sobie będę sprawdzał, kto klika. A ja teraz postawiam kolczatki, które mnie też zabezpieczą. Nie dość, że będę miał tutaj kolczatki ostre, to jeszcze będą lasery, lawa, zabezpieczenia kolejne. Tutaj mamy kamerę, nawet postawiłem takie, nie wiem jak to się nazywa, ale to jest motion lighty, czyli to wykrywa jakieś ruchy, powoduje też oświetlenie, mamy tutaj latareczkę w tym, też to jest przeciw właśnie intruzom, czyli tym nubkom, on też coś tam ubezpiecza, no, ale trud kolczasty daje, co nie, to żebyś nie miał łatwo. A, zaraz podlecimy, zobaczymy, ale teraz muszę uzbroić. Zobaczcie, postawię nawet system. Patrzcie, jaki system elektryczny, który mnie też powinien obronić, bo ja mam najlepszą bazę PROSA, która wygląda z góry ptaka. Tak, w ten sposób, widzicie? Dookoła jest zabezpieczona laserem i lawą, a w środku też mamy różne elektryczne zabezpieczenia. Teraz chodzimy na dół, postawmy teraz elektryczne nadajniki. Patrzcie to, o, to nam mierza. To są takie laserki, które wybudowają. Ej, a ja bym wszystko wiedział, co nie? To podchodzi. Co ty tam rozlewasz? No kwas rozlewam, przecież też nie łatwo, co nie? Niby nubek, ale łatwo nie będzie. Nie dasz rady, zobaczcie, to są najlepsze systemy elektroniczne w Minecrafcie, elektryczne. One mają w sobie czujniki, które wszystkich wychwytują, widzą, namierzają. Nie masz ze mną szans. Jeszcze mogę postawić do tego tak, zabezpieczające mnie miny. Schowam miny, czaisz? Schowam miny, masz przegibane. Tutaj jedną minkę dam, okej, jest, uaktywniła się, pali się na czerwono, to znaczy, że jest gotowa do wybuchu. Może tak blisko nie dawajmy, czekaj, wezmę ją, rozwalę, dajmy ją troszeczkę dalej, jaką będzie chciał w naszym kierunku pójść, to ta mina będzie przygotowana, dajmy drugą tutaj, dajmy trzecią tutaj, czwartą, patrzcie, ubezpieczam w postaci minę, swoją bazę, to są miny aktywacyjne, one później wybuchają. O, tutaj jest czerwony kolor, to możecie kliknąć tą czerwoną przycisk, subskrypcję, wbijamy 1 milion subików, subskrybujcie z dzwonkiem, ja uruchomię tą minę, a wy możecie uruchomić subika, co wy na to? Subskrybujcie, uruchomcie subskrypcję teraz wszyscy razem z dzwonkiem, uwaga, 3, uruchomimy, 2, 1, subik teraz dla mnie i subik, bum, bum. Bum, bum, to bum, chyba coś nie działa, bum, czekaj. Bum, o, jest! Pomogłem. Tak, to działa. Wszystko tu działa. Bo jestem prosem i mam bazę pro. Tylko jeszcze musimy ją troszeczkę ulepszyć. Ja tutaj teraz się pozbędę tego ognia, odbuduję to. O, nie za dużo ognia, ale to wybuchło. Ale to tylko jedna mina, a co dopiero jak kilka takich min wybuchnie naraz, albo kilkanaście, albo kilkadziesiąt, to dopiero spowoduje walnięcie. Okej, ja tutaj to sobie naprawię, tu nic nie było. Nubku, pracuj u siebie, a nie tutaj przy mnie. Nie masz podglądać, nie podglądujemy się. O, dziura już odbudowana, pięknie, nic tutaj żadnego wybuchu nie było. Ta la, dajemy miny dalej, dookoła, weźmy tutaj je porozstawmy. O, ja dam pułapki, jak gdyby nie chciał nas... A, tu są niesamowite pułapki. To jest baza pro. A zaraz wejdę do środka i pokażę wam wnętrze tego budynku. Także oglądajcie. Rozkładam te minki tutaj. Więcej już ich poleciało. Zobaczcie, fajnie, blisko bazy. Z tej strony nie muszę, ale daję, bo tu jest górka, z tej górki raczej nikt mi tu nie przeskoczy, dajemy, dobra, te systemy mamy, jeszcze kolczatki, dajemy więcej kolczatek, oj, teraz krzywo je postawiłem, czekaj, żeby były równe, okej, daję więcej kolczatek, one są bardzo kujące, zadają dużo obrażeń, dużo serduszek spada, gdy się w nie wchodzi i też w dodatku spowalniają oraz blokują przejście do bazy tajnej PROSA, dobra, dajemy jeszcze tutaj więcej. O, ja ci ruchome piaski tutaj dam, ty, bez zabawisz się. Jakie ruchome piaski, nie, Nubku, nie masz takiego czegoś. już. Jak nie mam? Nubie jeden. Zobaczymy zaraz sobie. O, tej bazy nie przejdziesz. Nie masz szans. Moja baza jest pro. Najlepsza, słyszysz? Najlepsza. A czekaj, przeskoczę to, uwaga. Przeskoczyłem. Oj, nie przeskoczyłem. Czekaj, muszę tu sobie dobudować jeszcze 2 bloki, żebym mógł to przeskoczyć. Uwaga. Będę teraz biegł i przeskoczyłem. Super, mamy to. Ale te drzwi, czekaj, jak one się otwierały? Dobra, wiecie co? Ja może te drzwi wezmę. Czekaj, wpiszę door i wezmę drzwi takie na szyfr. One tu tutaj były, chyba to są te? Albo te. Te to były, keypad. Okej, mam je, patrzcie to. Zmieniam te drzwi na keypad, czyli na szyfry. Okej, wpisujemy kod, którego nikt nie może znać. Widzowie, nikomu nie podawajcie tego kodu, proszę. Ja tutaj sobie wpisuję, tak, proszę. Nikomu jaki kod? Podaj mi kod. Nie, widzowie, nie piszcie mu kodu, widzowie nie piszcie mu kodu. W komentarzu piszcie mi, napiszcie mi w komentarzu. Nie piszcie kodu mu, proszę, nie piszcie mu kodu. Wtedy się dowiem i będę mógł wejść do jego bazy, to napiszcie. Nie, to tylko ja znam kod, słyszysz? Tylko ja. O, zamknęły się. Ha, drzwi na kod, na szyfr, czajcie na kod PIN. Ale nie możecie Alkowi tego napisać. Kto napisze ten kod, to się wkurzę. Dobra, okej, tutaj jeszcze musimy postawić troszeczkę rzeczy. Możemy też postawić tutaj skrzynkę i wtrzymać w niej różne rzeczy. I no działa czy nie działa, halo? Chyba powinien działać, ale nie wiem jak to się robi. Ja jakieś dziury potworów mam, co to jest? Okej, jak to są zabezpieczenia niesamowite. Chłopie, nie ma żadną szans, patrz, daję tutaj kolejne... Czekaj, o tego nie mogę postawić akurat, ale czy mogę tutaj postawić? Nie, też tego nie mogę postawić. Czekaj, bo to dało radę postawić się chyba gdzieś. Ja mam takie, te do specjalnego bloku... Co tu się pojawiło? Ej, co to jest? Co tu się pojawiło? Co, gdzie? Ej, co ja zrobiłem? Co zrobiłeś? No nie wiem, jakaś tarcza się pojawiła. Ej, co to za ściana jest? Ściana się pojawiła od tego projektoru, rozumiem! Chłopie, to powytwarza takie coś! Ej, ale dlaczego tak? To nie fair. Wow, ej, znika! O, pojawia się. Nie, pojawia się i znika. Ej, ja mogę przelecieć przez to. Wow, ja potrafię z projektoru wytworzyć ścianę, która będzie mnie chroniła, czaisz? Jo! Ale to jest kozackie! Chłopie, patrz to, mogę to zmniejszać, powiększać i to tam się pojawia, czyli będzie mnie chroniło przed jakimiś pociskami od ciebie czy coś. Patrz, ale mogę zmienić ręcz, patrz, ręcz tutaj, offset i patrz jak to się pojawia tutaj, jest teraz na środku, będzie mnie ochraniało, czajcie moje wejście. Wow, o, to jest niesamowite. Ej. Genialne. Mam nawet radar, patrzcie, radar, który będzie mnie informował o wszystkim, czajcie? Wszystko mam, a ja mam najlepsze systemy, moja baza pro jest najlepsza, ty cieniasie, nie masz szans, słyszysz? Nubku. Jak to nie mam szans? Mam najbardziej nubkowate pułapki, jakie kiedykolwiek widziałeś. Nie dasz rady, patrzcie jak jego baza nubka się prezentuje, taka mała. No co, ale mała, ale silna. Patrzcie, to jest baza nuba, a to jest baza pro. Jest różnica. Robi wrażenie. To nie robi, ale to robi. Robi wrażenie. Oje, nie ma szans. Zaraz się zmierzymy. Już dajmy powoli itemy w skrzynkach. Wchodzę do mojego tutaj tajnego kodu. Okej, czekaj, kliknę sobie to. Tak. Ej, wiecie co w ogóle, że mogę podglądać go? Czekajcie, ja wam coś pokażę. Co? Bierzemy na kamerę. Patrz to. Bierzemy to na kamerę. Uwaga, zaznaczyłem i teraz powinien to wyświetlić. Czekaj, nie mogę zaznaczyć? Halo, o. Teraz chyba zaznaczyłem, czy nie zaznaczyłem? A, bo to nie są te kamery, które postawiłem, czekaj. Mogę je sobie zaznaczyć tutaj i jak zaznaczyłem, to teraz mogę go podglądać. Na przykład z 2 wchodzę w kamerę, widzicie? Widzę siebie, to jestem ja od tyłu. Ha! A mnie zostałem widzisz? Teraz kamerą zostałem, chłopie. Jak ja się obracam, patrz, nagrywam, patrz, kamerą. No i wszystko nagrałem. Widzę ciebie, jak tam robisz, na kamerze wszystko. Co? Nie podglądaj, halo. Mogę cię podglądać, słyszysz? Mogę cię podglądać. Tak, te kamery. Ej, mam tu jeszcze jakieś trapy. Co to jest? Ło, gościu! Ale to jest super, co ja teraz znalazłem, ty tego nie będziesz widział. Nie masz szans, chłopie, nie podglądaj mi tutaj. No nie podglądam, że ty podglądasz. La, patrzcie to. Jakie super to jest. Ej, i to jest dosłownie tak jak trawa, te tarapy. On może nie będzie widział i w to wpadnie normalnie, tak o, sobie teraz, okej, weźmy. Patrzcie na to, co ja tutaj robię! Ej, to jest taka sztuczna trawa, pod którą on będzie myślał, że tutaj jest normalna, wiecie, ta trawa blokowa. On wpadnie w tą dziurę, gdy będzie się do mnie zbliżał. Ciężko to się stawia, bo wiecie, bo to jest bardzo cienkie. Tutaj, o, to są takie liście położone i one mają mnie zabezpieczyć, ale nie mogę postawić, ciężko jest postawić. A ja mam 30 płotek. Okej. Słuchaj, dam tutaj bloki, lepiej sobie wpadniesz w tamtą stronę. O, tutaj w środek wpadnie. Dobra, jak on by będzie szedł, to jest praktycznie niezauważalne. Normalnie, jak ja, patrz, idzie, ta la i nagle bum! Przepraszam bardzo, ja nigdzie nie wpadę, jestem ninja, ja samurajem jestem. Ej, co tutaj mam nawet jakiś co to jest? Liście? Moja baza może być taka tajna, jakby był las tutaj, chłopie, nie? To mógłbym tą bazę zrobić tajną w lesie. O, widzowie, jak zbijecie 5000 łapek, to robimy tajną bazę w lesie. Wszystkie mamy rzeczy, materiały potrzebne do tego. Ty, to mam liście, super. Chłopie. No, ale fajnie to się wytwarza, ekstra. Moim zdaniem tutaj daje to. Normalnie mam bazę z liści, patrz to. Ej, tutaj jest taki płotek z liści, że go nie widać, że to jest prawdziwy płotek, nie? Ja postawię tutaj jeszcze, z tej strony sobie ten płotek postawię. Oj, o nie! O, już myślałem, że to mina. Ty widziałeś kiedyś bazę z piasku? Jak z piasku? Normalnie to wszystko piasek się rozsypie. Rozsypia się piasek. Ja już nad morzem jestem, wakacje mam. Moja baza wygląda już w taki sposób, zobaczcie, ale ją trochę polepszyłem. Jest jeszcze bardziej pro, haha. A twoja? Moja jest dalej nubkowata, ale za to jest bardzo fajna. Nie śmiej się. Dobra, zobaczymy. Okej, my się już przygotowujemy. Już mamy teraz survival i zobaczymy, kto finalnie wygra. Jestem teraz w bazie pro, a on w bazie nubka. Dokładnie. Bierzemy swoje rzeczy najlepsze. Ja mam akurat skałę macierzystą, czyli bedrocka. Wszystkie najlepsze miecze, bronie. Patrzcie to, co ja teraz wziąłem do siebie do ekwipunku. Bierzemy teraz to, ubieramy się. Jak ja wyglądam z bedrocka. Chłopie, nie ma ze mną szans, ja mam dodatkowe serduszka. Chłopie, ja mam najlepszą zbroję na świecie, za tych dam gadasz w ogóle. Nie masz szans najmniejszych, jak ja wyglądam. Czaisz? Czekaj, ja tu zaraz się pokazam. Układam teraz sobie rzeczy, itemy w EQ, jakie mieć sobie. Dobra, ustawiłem. Dobra, idziemy teraz. Wpisuję mój tajny kod, o którym nikt nic nie wie. Ej, co jest grane? On się jakby zmienił, musiałem go jeszcze raz pisać. A, na drugie drzwi. Dobra, idziemy. Idziemy do bazy. Mam prezencik dla ciebie, mam prezencik, patrz. No jak ty masz, ej, ty masz zbrójkę nubka? Ej, ty masz zbrójkę z dirta. No i co z tego, ona jest mocna. Ej, czekaj, stój, nie bijmy się, mam prezent dla ciebie, proszę. Jaki prezent? Aha, ta pułapka. To był prezent, który mnie oszukał. Ja ci dam, chodź się bić. Dopadnę cię, słyszysz? Do basy. O, tutaj masz wszystko. Nie wejdzie. Ej, ty masz liście takie same jak ty, jak ja. O, ty mały, i nawet piasek. Co jest z piasku, to zrobiłeś serio? Ale co z tego? Nie masz szans w ogóle. I stąd. Wyjdź moje bazy! Ratunku, zamykamy się! O, zamknął się w swojej malutkiej bazie. Ha, ale słabe, Ha, o, dobrze, moje pułapki! Atakujcie go! Chodź tutaj, gdzie jesteś, widzę cię. A masz! A, z czego ty dostrzelasz? A masz! Ej, ja nie mam takich pistoletów, to nie fair. A masz! Jest, dostał! O, gdzie jesteś? Cześć? Tutaj! Nie, szybko do tyłu. Rozwalę cię, halo! Jaka ta baza jest mała, nie masz szans. Zostaw mnie. Tak jak tu weź. Czekaj. Ja muszę moje... Co ty robisz? Nie podpalaj mojej bazy. Te drzwi są ognioodporne, co? Jak to możliwe? O, otworzone są. A masz jesteś? Ryby, a masz. O, masz. A nie, lawa, nie. Jest, padł. No nie. O nie, zrespił się tam. To czekaj, ja ci dam. Kurczaka cię załatwię. Otwieraj te drzwi. Otwieraj te drzwi, dostał. Ojku. Chodź tutaj. Nie wejdziesz. A masz, bum. Idź stąd. To jest odporne, patrzcie. Nawala mi, to się odbija w ogóle. No, masz drugi raz, padł. Nie, czemu ty się pali w ogóle? Nubek jest słaby, a masz tego! Mogę na co ty za lasery masz? O, jak słabo w tym nubkowym jest bazie. A masz arbuza. A masz, padaj, drugi raz spadł, no. A teraz atakuj moją bazę pro, zobaczymy, czy sobie poradzisz. Dawaj. Dobra. Ej, twoja baza jest słaba, czaisz? To jest atakować, no nie strzelaj. A masz z laseru, Zasłaniam się. A, wpadłem w dziurę. O, dobra. Mi dałeś. Teraz kontratak robię. O, czekaj. No, dawaj, chodź tu, czekaj, bo... Szybko, murki. Masz. Jak on się osłania, patrzcie, nadchodzi na moją tajną bazę. Wow. Ale szybko wybudować te murki. Cofamy się. Teraz ja tak powiem. Podejdź. Zatrzymy cię, dasz radę. Idę na ciebie. O, wywaliło go! Ja, mina zadziałała. Nie! Dawaj, dawaj, chodź tu! Ojejku, chodź. Dobra, czekaj, oj, czekaj. Jak się ochrania, Na razie biegnę! O, jo, dobra, zasłaniam się, okej. Okay. Jak to możliwe? Ja i lecę znowu, lecę znowu, okej, okay, murek. Amunicja mi się skończyła. Amunicji nie ma, dawaj, z ryby. O, nie! Ona z ryby mnie bije! Z ryby go bije! Chodź tu! Jakie liście nie zadziałały, co? Nie, do lawy wpadłem! A, wpadł do lawy! Nie! Jaki skod? Padaj, nie dojdziesz, nie wejdziesz, patrz, moja tajna baza jest najlepsza. Idź do lawy, masz, jest, rozwaliłem go, jeśli nie przeszedł. Ustawię teraz system zabezpieczeń, aby cię namierzało i cię nawalało, słyszysz? System zabezpieczeń, teraz mamy rakiety, które powinny go rozwalić, kilka naraz postawiłem i powinny właśnie zaznaczać, czekaj, players only, okej, zaznaczyłem sobie, tutaj też. Dobra, nie masz szans ze mną, słyszysz? Mówisz, że nie mam szans, ta, dobra. No, zobaczymy, czy podejdziesz. Zobaczymy, ustawiam sobie te rakietnice, patrzcie. Zaznaczam, że to tylko playerzy, czyli graczy tylko, żeby nawalało tylko graczy. Okej, i teraz broń dla ciebie. Ustawione mam, słyszysz? Smile, popatrz do tyłu, popatrz na mnie. Jak wyglądam? Gdzie jesteś? Zaatakuj mnie. O, dostałem! System rakiet, odpalaj! Lecę! Nawalaj. Czemu rakiety nie nawalają? Odpadaj! Walnij w te rakiety! Jest, leci! Nie, w ciebie jak nawalają, widziałeś? Strzela we mnie wszystko! Jak te rakiety lecą! Wpadłem do wody! Jak nawalają! Wow, jakie to mocne! Jakie dziury to zrobiło! Jak ja mam stąd wyjść teraz? Dobra, moment, mam dirta. Oczywiście ten system rakiet działa! One się odpaliły! I normalnie poleciały na niego! Haha! Tak, ja teraz muszę wyjść stąd! Nie! Pomocy! Nie masz szans! A masz... Gdzie ty jesteś? Z granatników go! Patrz, on nawala we mnie. Dobra, czekaj. Słyszysz? Padaj, patrz na to, jak strzelam ciebie. Nawala we mnie, rakiety, nawalajcie w niego, system rakietowy. Nie będę miał zaraz. Ojejku. Uwaga, namierzam w bazę. Czekaj, namierzam ciebie. Nie. Co jest, ale rakiety lecą. Co się dzieje, jak w niego nawala? Co jest grane? Nie, pomocy, te rakiety lecą na mnie. Namierzam, bum. Poleciała rakieta do niego! Wow, ale go walło! I wpadłem na hita! Wow. Ej, to do mojej bazy wpadło to! Co? Nie! Mu bazę rozwalam! Całą bazę nie rozwalasz, co? Twoja baza nie ma najmniejszych szans, słyszysz? Nie, pomocy! Jeszcze z laserem strzelam! Nie! Nie trafił mnie! Moja baza to jest najlepsza, twoja baza, NUBKA. A masz! Nic! No nie przepłynę nawet stąd, o nie, w kwas własny wpadłem. Co? Biegnę. Nie mogę dobić nawet do niego. Patrzcie, moja baza jest najlepsza. Nic nie została, jest pro, a twoja... A masz, strzelam w ciebie. Czekaj, gdzie mnie nawalasz? Chodź tu. Czekaj. Do końca teraz. Nie strzelaj! O, strzelam w ciebie, strzelam! Nie rozwalisz mnie. Padaj. Jest, padł! To zero szans mam z tobą, no czekaj, z rakiety cię strzelę, patera. O, co jest grane? Co się stało? Ja w ten piasek wchodzę. Ej, patrzcie, ja potrafię wejść w ten piasek. Dobra, udusił się teraz w nim. Ja normalnie wchodzę w piasek, lol, jakie to jest dziwne, ten piasek mnie nawala. No i dobrze. O, co masz za piasek bijący? To jest pułapka na ciebie, hehe. Ha, nie masz szans, twoja baza została rozwalona. Leci! I co, dostałeś, jak to nic, w ogóle HP nie straciłeś? Aha, ej, wpadłem w pułapkę swoją. Ej, zobaczcie, ta baza NUBKA została rozwalona. Dobra, jak ona wygląda pod koniec. A moja najlepsza, wytrwa, wszystki system mnie zabezpieczył. I co? Tylko są obrażenia przed moją bazą, ale na bazie nic nie ma. Moja cała baza jest wytrzymała, a twoja? Czekaj, z rakiety w nią strzelam. Leci. Ej, co jest? Nic nie zrobisz. Nie rozwalisz mojej bazy. Ona jest odporna na rakiety, patrz. No walnij rakietą. No walnąłem. Przeżyła baza. Ale jakim cudem? Czekaj, jeszcze raz zobaczymy, uwaga. A daj mi tą, daj lewą rakietę mi, tą taką lewą. Wow, co jest grane? Nie, moje rakiety nawalają w ciebie. Znowu. No nie. Ci nawalają, patrz. Ej, to jest właśnie ten automatyczny system z tych rakiet nawala. I czemu ty latasz? Jestem baza pro. A wy widzowie, za kim byliście? Z baza pro czy baza dop? Napiszcie w komentarzu, możecie teraz wbić na mój drugi kanał. Uwaga, kto mnie słyszy, mam drugi kanał, na którym nagrywam Roblox, nazywa się Smile X, link macie na dole, kliknijcie, wbijcie, zapraszam was na mój drugi kanał Smile X, tak samo na kanał mojego brata Sebek, na kanał ALKA, wszystkie linki macie w opisie. O, rakieta leci i bum, nic nie zrobiła. Widzimy się jutro, moja baza jest najlepsza.